Pewnie zastanawiasz się nieraz już, jak się czuje on, narcyz, kiedy już cię stracił, kiedy już do niego nie wrócisz. To jest dla niego szok i wstrząsa nim ego. Jego ego pcha go w stan zaprzeczenia, paranoi, a z biegiem czasu uczucia to powoli zastępuje gniew, wściekłość i chęć niepohamowanej zemsty. I będzie wściekły, że nie uwierzyłaś w jego powierzchowny urok i że miałaś czelność go opuścić. Jak w ogóle śmiałaś tak zrobić? Jesteś tym, kim się mylisz. I zacznie się kampania oszczerstw na tobie, na tym związku, gdy ty zaskoczysz go swoim zerwaniem. Więc te oszczerstwa będą rzecz jasna ujawniane w historiach wobec wszystkich ludzi, których tylko znacie. Bo on potrzebuje nieodpartą chęć powiedzenia wszystkim, którzy będą go słuchać, a zwłaszcza tym wszystkim latającym małpom, jak rażąco go skrzywdziłaś w związku, jak bardzo nieszczęśliwy to był związek. I będzie odgrywać ofiarę, tak aby każdy, kto usłyszy jego historię, żałował go, mu współczuł i żeby wszyscy byli przy tobie. Ale za chwilę zaczną szukać nowej ofiary. I włożą w to duży wysiłek, w tą nową ofiarę, ponieważ nie mogą zostać bez uwagi na siebie. I będą korzystać z każdej okazji, żeby tylko dostać kolejny raz ten narcystyczny zapas uwagi. Bo to napędza ich przebywanie na tym świecie. To, kiedy to tracą, jest największym koszmarem. Ale oni jednak pójdą dalej i wykorzystają swój czas, przyjmując taką postawę, wiecie, smutnego i poszkodowanego, a z drugiej strony skłonnego przyjąć zaloty i posycić swoje ego. I co ciekawe, to oni nawet będą do ciebie znowu dzwonić. Nie dlatego, że za tobą tęsknią czy kochają, ale dlatego, że chcą cię znowu złapać, gdy jesteś słaba czy słaby, by zobaczyć i wykorzystać okazję, żeby się znowu z powrotem wślizgnąć do tego związku. I kiedy dopisze im szczęście, to w pierwszym odczuciu możesz sobie pomyśleć, skoro po tak długim czasie nadal wyciąga do mnie rękę, to może się zmienił czy zmieniła, a może zdał czy zdała sobie sprawę, że narobili tyle bałaganu i znowu macie wątpliwości. Ale proszę, pamiętajcie, że wszystko się kręci wkoło toksyka oraz to, że on nie potrzebuje cię do niczego innego, tylko do tego, żeby wykorzystać i nie będzie miał wyrzutu sumienia, ponieważ zda sobie sprawę, że naprawdę ich kochasz, ale on nie będzie mógł tego odwzajemnić. I to może dla ciebie będzie już nieważne, że tyle zrobił złego, że nigdy nie chodziło o związek, tylko o jego osobę i zaspokojenie jego potrzeb. Więc jeśli odeszłaś, odszedłeś, nie dzieje się tak bez powodu, jeśli nie zapewniasz żadnych korzyści, jeśli odeszłaś czy odszedłeś, to nie dzieje się tak z powodu miłości, dzieje się tak dlatego, że nie zapewniasz im już żadnych korzyści, jakie od ciebie uzyskują. I to będzie, uwaga, pieniądze, posłuszeństwo, lojalność czy cokolwiek innego. Jeśli naprawdę zwracałaś uwagę i czytałaś między wierszami, to zobaczysz, że to, jak się czują, nie uwzględnia twoich uczuć. Są po prostu zdenerwowani, że nie zaspokajasz już ich potrzeb. Postrzegają cię bardziej jak własność lub jak przedmiot niż osobę mającą serce, uczucia. Więc proszę cię, nie daj się na to nabrać. Kochani, jeśli jesteście w takiej trudnej relacji i chcecie odzyskać spokój, stabilizację, to ja oczywiście zapraszam was na konsultacje indywidualne. Kontakt znajdziecie do mnie oczywiście pod każdym z filmów na jakichkolwiek social mediach, więc zapraszam was. Jeśli z kolei macie ochotę pracować samodzielnie, w zaciszu swojego domu, w czasie, w którym jest dla was najbardziej wygodny, to zapraszam was do kursu Przemiana, duża zmiana małymi krokami. Pozdrawiam i do zobaczenia.